Witajcie widzowie. Urlop się skończył, wracamy do gablotki w tle i zapraszam Was na cotygodniowy przegląd informacji związanych z rajdami, a zaczynamy od odwołania kolejnej rundy ERC. Nie odbędzie się ostatecznie całkowicie rajd Azorów. Rajd ten został odwołany ze względu na wzmożone zachorowania na COVID w całej Europie. Uznano, że nie ma bezpiecznych możliwości, żeby ten rajd przeprowadzić, co sprawia, że w ramach Mistrzostw Europy, będąc w tym momencie po dwóch rajdach, zostały nam jeszcze trzy i są to Cypr, Węgry i Wyspy Kanaryjskie. Oby już więcej zmian nie było. Są za to kolejne zmiany w WRC. Nie będzie ostatecznie rajdu Niemiec, o czym już wspominałem Wam w tamtym tygodniu, już się pojawiła tydzień temu taka informacja, wtedy nieoficjalna, że jednak rajdu Niemiec nie będzie. Teraz już wiemy dlaczego. Otóż obostrzenia rządowe dotyczące imprez masowych są w tym momencie tak rygorystyczne w Niemczech, że nie ma możliwości przeprowadzić rajdu nawet na zamkniętym terenie Baumholder. Zresztą koszulka moja dzisiejsza, Arena Panzerplatte, właśnie o tym rajdowym odcinku słynnym przypomina. Nie ma takiej możliwości, ponieważ łączna ilość osób obsługi niezbędnych do przeprowadzenia odcinków specjalnych już jest wyższa niż maksymalna ilość osób, które mogą się w jednym miejscu w ramach jakiegoś wydarzenia zgromadzić. To z kolei ciągnie za sobą zmianę daty rajdu Sardynii. Rajd Sardynii w związku z tym odbędzie się o tydzień wcześniej. W ten sposób nie będzie on kolidował z jednym z wyścigów Formuły 1, które to aż trzy będą w tym roku we Włoszech. A za zmianą daty rajdu Sardynii idzie z kolei zmiana daty rajdu Legend, bo rajd Sardynii przesunął się na datę rajdu Legend i żeby znowu te dwie imprezy ze sobą nie kolidowały, to w tym roku San Marino ugości kierowców w samochodach rajdowych zabytkowych w pierwszy weekend października, o tydzień wcześniej niż pierwotnie planowano. To tyle jak chodzi o te rotacje, roszady, zmiany dat i tak dalej w kalendarzach. Przejdźmy do spraw związanych z WRC. W zeszły weekend odbyło się Louna Eesti Rally, czyli rajd południowej Estonii. Rajd, który był przygrywką do rajdowych mistrzostw świata, które właśnie w tym kraju za chwileczkę będą restartować. W rajdzie wzięło udział dwóch czołowych kierowców Hyundai'a, wszyscy kierowcy Toyoty i SAP Kalapi z M-Sportu. I tak naprawdę oni właśnie zajęli czołowe miejsca. Od startu do mety prowadził oczywiście lokalny kierowca Ojt Tanak, mistrz świata, a oddał jeden odcinek specjalny Kalemu Rovanperze, który dojechał drugi. Rovanpera w wywiadach podczas rajdu twierdził, że cieszy się bardzo oczywiście ze swojego miejsca, ale chciałby na wszystkich odcinkach być najszybszą Toyotą. Tymczasem z kolei Rovanpera jako najszybsza Toyota nie był za każdym razem, bo kilkukrotnie wyprzedził go jego kolega z zespołu, który ostatecznie w rajdzie był trzeci. Jednak Ożyjenie cały czas miał tą trzecią pozycję, bo wcześniej wyprzedzał go jego drugi kolega z zespołu, Elfyn Evans, który to z kolei spektakularnie wydachował i zrolował swoją Toyotę na tym rajdzie. Jak później mówił, zaledwie o szerokość opony nie zmieścił się w drodze i to wystarczyło, taki drobniutki błąd na wejściu w zakręt wystarczyła, żeby z Toyoty Yaris Elfyna Evansa został wrak. No a szczęście jemu i pilotowi nic się nie stało, a lepiej, że teraz się im coś takiego przydarzyło niż podczas już właściwej zasadniczej rundy WRC. Czwarty na mecie Thierry Neuville stracił już do swojego zespołowego kolegi 50 sekund i to by się wydawało dużo, zwłaszcza, że rajd był w zasadzie jednodniowy, ale piąty na mecie Lappi był prawie 2 minuty za Ojtem. Wszyscy jednak na pewno podchodzili do tego rajdu treningowo. Sprawdzali ustawienia, działali w kwestiach związanych z zawieszeniami, z oponami. Pewnie jeszcze właśnie szukali jakichś granic przyczepności. No, Elfyn ją na pewno znalazł. Tak czy inaczej, rajd był na pewno ciekawym wydarzeniem, o którym warto wspomnieć. Okrojony kalendarz rajdowych Mistrzostw Świata wiąże się też z różnymi niedogodnościami dla kierowców, którzy nie mają pełnego programu startów, a jednym z nich jest Dani Sordo, który miał w tym roku startować w 7, może nawet 8 rundach WRC. Tymczasem do tej pory wystartował tylko w jednym niepełnym rajdzie Meksyku, w którym jeszcze na dodatek odpadł z rywalizacji na dość wczesnym etapie. I wychodzi na to, że w tym roku pojedzie jeszcze tylko na Sardynii, przynajmniej na tą chwilę, ponieważ Craig Breen będzie reprezentował Hyundai'a w Estonii i w Belgii. Natomiast do Turcji trzecim Hyundai'em pojedzie Sebastian Loeb z Danielem Eleną. To właśnie ten skład został już podany. Sordo, żeby utrzymać dobry poziom swoich umiejętności, startuje w lokalnych rajdach w Hiszpanii. W najbliższy weekend wystartuje w rajdzie na swoim prywatnym terenie. Jego ojciec jest właścicielem dużego toru kartingowego, gdzie zorganizowany zostanie 12-kilometrowy odcinek specjalny, trzykrotnie pokonany w ciągu dnia. I w taki właśnie sposób Sordo będzie w tym momencie trenował. Sordo miał również w planach start w rajdzie Katalonii, rajdzie, który w tym roku stanowi rundę asfaltowych mistrzostw w Hiszpanii. Niestety z
ze względu na pandemię i ten rajd został odwołany, zatem kolejny start Sordo nie dojdzie w tym roku do skutku. Kończąc już pomału dzisiejszego vloga, jeszcze informacja z obozu Toyoty. Najbliższy rajd to oczywiście Estonia, tutaj raczej nikt nie spodziewa się, żeby Toyota wypadła słabo, chociaż pewnie nie będzie mocnych na Oita. Natomiast później jedziemy do Turcji, a Turcja to wysokie temperatury, bardzo niszczące drogi, wysokości też nad poziom morza dość znaczne, a to są takie rejony, takie odcinki, które nie do końca odpowiadają Toyocie. Już nieraz Toyota miała problemy na wysokościach, chociażby w Argentynie, więc i tym razem postanowili dość solidnie się do tego przygotować. Toyota miała kilkudniowe testy w Grecji. W czasie tych testów sprawdzali właśnie możliwości wytrzymałościowe swoich silników, możliwości samochodów. Doszło też do niecodziennego wypadku podczas tych testów. Otóż załogi Toyoty przyleciały samolotem do Aten, skąd na miejsce testów miały być zabrane śmigłowcem. Tymczasem tuż po starcie śmigłowiec miał awarię na wysokości około 10 stóp, czyli niespełna 3 metrów. Pilot postanowił jednak przerwać start, wylądować z powrotem. Nic się nikomu oczywiście nie stało, jakiś tam był problem techniczny w tym śmigłowcu, niemniej jednak załogi ostatecznie na test dotarły mikrobusem. I to już wszystko, co chciałem Wam powiedzieć w tym tygodniu na temat rajdów. Mam nadzieję, że ten vlog się Wam podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie o kciuku w górę. Śledźcie mój Instagram, ponieważ w tym tygodniu zapowiadają się ciekawe samochody, którymi będę jeździł. Również pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku notyfikacji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów na motopasjach, a już w najbliższą środę druga część testu kampera. Dziękuję Wam bardzo za dziś i do zobaczenia.